Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy czynią nieprawość. Wtedy sprawiedliwi lśnić będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Ewangelia według Mateusza, 13 rozdział, 41 i 43 werset. Jest poważna różnica między dwoma grupami: wierzący a wyznawcy. Wyznawcy i wierzący. Niektórzy wierzący są również wyznawcami. Niektórzy wierzący nie są wyznawcami. Niektórzy niewierzący są wyznawcami. No i jest też grupa oczywiście taka, gdzie ani nie są wierzący, ani wyznawcami. Natomiast najpopularniejszą grupą w naszej okolicy jest taka, gdzie mamy niewierzących, ale praktykujących. Niewierzący praktykujący są na przykład w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza przez Pana Jezusa skarceni. Nigdy was nie znałem, mówi do tych właśnie niewierzących praktykujących. Nazywali Pana Jezusa Panem, choć byli niewierzący. Wierzący to jest odrębna grupa od wyznawców. Odkąd Bóg miał lud odłączony dla siebie, wśród ludu Bożego byli też wplątani martwi wyznawcy. Szatan był między synami Bożymi, gdzie synowie Boży, to jak wiemy ze Słowa Bożego, są to ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyli w Boga. Abraham był synem Bożym, jak wiemy Adam był synem Bożym, jak wiemy także Job był synem Bożym przez wiarę w Boga. Natomiast synowie Boży są zawsze przez jakiś sposób penetrowani przez szatana, który jest między synami Bożymi. Widzieliśmy to między innymi w sytuacji, w której był Pan Jezus z jego 11 wiernymi uczniami, ale był też szatan między nimi, Judasz. A ten jeden jest diabłem, Pan Jezus powiedział o szatanie. Jeden z was jest diabłem, tak powiedział, mając na myśli właśnie Judasza, a pozostali uczniowie przez wiarę w Pana Jezusa byli synami Bożymi. Tak zresztą mówi Ewangelia Jana, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Nie znam w Biblii ani jednego miejsca, gdzie byłoby użycie synowie Boży lub syn Boży do kogoś innego niż do wierzącego w Boga człowieka. Oczywiście z wyjątkiem jednorazowej osoby niepowtarzalnej, to znaczy Pana Jezusa Chrystusa. To jest oczywista sprawa, Pan Jezus Chrystus jest jedynym Synem Bożym, jednorodzonym, jedynym w swoim rodzaju. Ale też chodzi mi o to określenie Syn Boży, Dziecko Boże i wiemy o tym, że dzieci Boże, synowie Boży to są ludzie wierzący w Boga. Na przykład rodzaju, 1 Mojżeszowa, 6 rozdział, 2 werset. Ujrzały dzieci Boże. To jest albo ujrzeli synowie Boży. I tutaj jest jak najbardziej wyraźnie, że chodzi o ludzi, bo kontekst na to wskazuje. Nawet jest taka pieśń, lecz o aniołach, lecz nie są dziećmi twymi i nie są kupionymi za cenę Jezusowej krwi. Więc Syn Boży lub Dziecko Boże to jest ktoś, kto jest kupiony za cenę Jezusowej krwi. I odkąd Bóg miał lud odłączony dla siebie wśród ludu Bożego, byli też wplątani martwi wyznawcy między nich. Byli też wplątani wśród ludu Bożego martwi wyznawcy, czyli diabły między dziećmi Bożymi, szatan między synami Bożymi. Praktykujący, ale niewierzący. Pismo Święte wyraźnie mówi nam o wymieszaniu konkolu z pszenicą, o zwykłych wyznawcach wśród prawdziwych wierzących.
Stąd w Piśmie Świętym często występują napomnienia i ostrzeżenia, które nie są skierowane do dzieci Bożych, gdyż są to ostrzeżenia i napomnienia przeznaczone tylko dla samozwańczych, hipokrytów i obłudników podających się za chrześcijan. Fakt takiej mieszaniny jest potwierdzony w Piśmie Świętym w wielu miejscach Pisma Świętego. I tutaj na przykład pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 3 i 5 werset. Przydało się po tym, po niektórym czasie, iż Kain czynił ofiarę Panu z owoców ziemi. Także i Abel sprawował ofiary z pierworodnych owczarni swoich i z tłustości ich. Czyli widzimy, a wejrzał Pan na Abela i na jego ofiarę, ale nie wejrzał na Kaina ani na ofiarę jego, skąd się Kain bardzo rozgniewał i zafrasował się na twarzy swojej. Także druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12. I tutaj znajdujemy w 38 wersecie. Szły też za nimi wielkie tłumy ludu rozmaitego i wielki poczet owiec, wołów i inszego bydła. Czyli widzimy, że za Izraelem wyszli ludzie nienależący do wierzących. Także czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział, werset 4. Mamy: lud tedy pospolity, który był między nimi, poruszony chciwością wielką, odwrócił się, gdzie też i synowie izraelscy płakali, mówiąc: i któż nas nakarmi mięsa? Wspominamy na ryby, któreśmy darmo używali w Egipcie, i na ogórki malony, łuk, cebulę i czosnek. A teraz wywiędły dusze nasze, gdyż nic przed oczyma nie mamy, jeno tylko tę mannę. Widać, że to byli ludzie niewierzący, manna im obrzydła. To nie Izrael narzekał, tylko ta mieszanina przyklejonych do wierzących. Oczywiście potem też i ich obłudę naśladowali właśnie ludzie wierzący, dali się zwieść, nie wiem po co, ale no tak było. I tutaj jeszcze mamy Księgę Nehemiasza, 7 rozdział, 63 werset i 64 i 65. A z kapłanów synowie Habiaszowi, synowie Akkosowi, synowie Berzalejowi, który był, wziął sobie żonę z córek Barzelaja, Galaadczyka, i wezwany jest imieniem ich. Ci szukali opisania narodu swego, ale nie znaleźli, i zrzuceni są z kapłaństwa, którym zakazał Ater Sata, aby nie jadali z rzeczy poświęconych, ażby stał kapłan z Urim i Tumim. Czyli widać, że próbowali się nawet do kapłaństwa zakraść pewni ludzie udający wierzący. I 13 rozdział tejże Nehemiaszowej księgi jest również znaczący. 13 rozdział, 1-3 wersety. Wtedy onego dnia czytano księgi Mojżeszowe, których lud słuchał, i naleziono w nich, iż było napisano, że Ammonitowie i Moabitowie nie mieli wchodzić do zgromadzenia Bożego na wieki, przeto iż nie zaszli synom izraelskim z chlebem i z wodą, i owszem, najęli Balaama, aby je przeklinał, a wszakoż Bóg nasz obrócił ono przekleństwo w błogosławieństwo. A przetoż, gdy usłyszeli on zakon, odłączyli onę wszystkę mieszaninę od Izraela. Dopiero jak była reforma za Nehemiasza, to tą resztkę oddzielono od Izraela. A wcześniej ona była przyklejona cały czas. Razem stanowili jedno. A także mamy Mateusza,
13 rozdział. Mateusza Ewangelia, 13 rozdział. 24 werset. Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej, a gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy się pokazał i konkol. Tak jest napisane. I pokazał się konkol. A przystąpiwszy, słudzy gospodarscy rzekli mu: panie, czyliżeś dobrego nasienia nie nasiał na roli swojej? Skądże tedy ma konkol? A on im rzekł: nieprzyjaciel to uczynił. A słudzy rzekli do niego: chcesz więc, abyśmy poszli i pozbierali go? A on rzekł: nie, ażebyście czasem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem rość aż do żniwa. I czasu żniwa rzekę żeńcom: zbierzcie pierwej konkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza. I 37 werset. A on odpowiadając rzekł im: ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest syn człowieczy, a rola to świata, dobre nasienie to synowie królestwa, a konkol to synowie złego. Nieprzyjaciel zaś, który je rozsiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, a żeńcy to aniołowie. Jak tedy zbierają konkol i palą go w ogniu, tak będzie przy końcu świata tego. Pośle syn człowieczy aniołów swoich, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią, i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Także drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Drugi list do Koryntian, rozdział 11. I wersety 13-15. Albowiem tacy są fałszywymi apostołami, robotnikami zdradliwymi, przyjmującymi postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, bo sam szatan przyjmuje postać anioła światłości. Nic przeto wielkiego, jeżeli i słudzy jego przyjmują postać sług sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich. Dokładnie tak. A także Galacjan, rozdział 2, werset 4. Ale dla fałszywych braci, którzy się wkradli, przybywszy dla szpiegowania wolności naszej, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę. Jak widać, ci szaleni ludzie, bo czy może być coś bardziej głupszego niż udawanie wierzącego, wiedząc, że się idzie do piekła? Bez sens. Lepiej wtedy zająć się czymś, jak Paweł apostoł mówi: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeżeli ktoś nie wierzy w Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, to niech się cieszy tym światem Bożym, który Bóg stworzył. Niech je i pije, bo jutro umrze. I drugi list Piotra, drugi rozdział, werset 1 i 2. Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne kacerstwa i zapierając się Pana, który ich odkupił, ściągną sami na siebie prędką zgubę, a wielu pójdzie za ich zgubą, z powodu których droga prawdy na bluźnierstwo wystawiona będzie. Czyli widać wyraźnie, w Biblii jest znacznie więcej fragmentów, które odróżniają prawdziwych wierzących od masy zwykłych formalistów, obłudników, hipokrytów i oszukanych legalistów, którzy pracą i swoimi dobrymi uczynkami chcą zapracować na własne zbawienie, zamiast przyjąć zbawienie, które jest darmo z łaski Bożej, niezależne od uczynków zbawionego grzesznika. Prawdziwych wierzących Pismo Święte pokazuje między innymi w miejscach takich jak
Wiara Twoja zbawiła Cię. Idź w pokoju, Łukasza, 7 rozdział, 50 werset. Owce moje słuchają mojego głosu, ja je znam i idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mojego. Jak mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 do 29 wersetu. Nieprawdziwych, deklarujących chrześcijaństwo formalistów, obłudników, oszukanych legalistów opisują takie fragmenty pisma jak: nie ma dla ciebie cząstki ani dziedzictwa w tym słowie, albowiem serce twoje nie jest szczere przed obliczem Boga. Jak mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 13 i 21 werset. Także pierwszy list Jana, 2 rozdział, 19 werset. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A także należy pamiętać, że fakt ten ma nas pouczyć, ale nigdy nie być powodem, nigdy nie powinien być stosowany do osób żyjących. Sąd nad wyznawcami nie jest nam powierzony, ale jest zarezerwowany dla Syna Człowieczego, o czym informuje nas Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 28 do 29 wersetu. A on im rzekł: nieprzyjaciel to uczynił, a słudzy rzekli do niego: chcesz, że więc abyśmy poszli i pozbierali go? A on rzekł: nie, ażebyście czasem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. A także pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. A tak nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Więc jeżeli jesteś praktykujący, ale niewierzący, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i bądź zbawiony. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Twoje uczynki nic nie mogą, nic, jedynie mogą być podstawą potępienia, ale chwała należy się tylko Synowi Bożemu i tym On daje pochwałę, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Wtedy wykonali dzieło Boże, wierzyć w Pana Jezusa, którego Bóg posłał.